Siemano, z tej strony Spacing, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zaczynamy nową serię, jaką jest Creed Astral. Dlaczego ją zaczynamy? No, ponieważ świat Valhelzi 6, która poprzednia była na kanale, wtedy mi się usunął i dlatego musimy zacząć nową serię. Teraz już to będzie modpack na questach, oparty na questach, już wam pokazuję. Mamy tutaj coś takiego jak questbook, dzięki który nas poprowadzi przez mody, które są tutaj zaimplementowane. Jak widzicie, wgrałem sobie też shaderki. Myślę, że będzie się troszeczkę lepiej grało niż na takim bazowym Minecrafcie, bezshaderowym. Mam tu takiego zooma fajnego, możemy tam sobie podejrzeć jakieś rudy, tutaj jakiś węgiel. Też gdzieś widziałem jakąś dziwną rudę, pewnie ją spotkamy. Pójdziemy po nią. Także zacznijmy już tego survivala. Jest to Create Astral, czyli po prostu mamy tutaj moda Create i różne mody kosmiczne. Ja lubię mody kosmiczne, ogólnie interesuję się astronomią, także pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnego materiału. Także mam shadery, nie mam niestety cieni, bo troszeczkę mi wtedy zaczyna lagować, ale jak już jest Minecraft troszeczkę ładniejszy i te chmurki. Weźmy tutaj wszystko, co jest w naszym loot chestie, bonus chestie. Okej, bo zaczynam się robić powoli głowy. My tutaj mamy, okej, kilo. O, w ogóle ciekawe teksturki. Pierka, troszkę patyków, jabłka, deski, ryby i... Tacia, lok? Akacja? Akacja? Wow, ale fajnie. O, ale fajnie. Ta teksturka, no. Teraz jest dużo lepsza niż taka. Ta mi się dużo bardziej. O. Super flavor. A, dobra, ale ja tu gram sam. Nie, zostawmy tą skrzynkę. Przedni komunikat, że nie mogę zniszczyć skrzynki, bo inaczej traci ona. O, kurde. Ale tutaj ładne tereny. Ta woda. No. Że nie mogę zniszczyć tej skrzynki, bo inaczej inni gracze utracą jej lód po prostu. To jest taki specjalny mod zaimplementowany, który pozwala na to, że każdy, kto otworzy skrzynkę taką lutową, będzie miał do niej dostęp i będzie miał osobny lód. Dobra, także ja zbiorę troszkę tutaj stona. Wejdę do tych rud tutaj, co są. No po prostu zacznę to robić, jakieś podstawowe materiały kamienne, materiały narzędzia kamienne, także zaraz do was wracam. Okej, cały węgiel, jaki to był, został wykopany. Tutaj jeszcze jest jakaś inna ruda, to jest tin. Okej, co my możemy z tinu zrobić? Tin. Jest tu teraz konstrukt, który będziemy musieli się zająć. No, coś na pewno się z tego robi chyba. O, ciekawe tutaj receptury, bardzo, bardzo ładnie przedstawione. Jeszcze noc i niestety. Tam też mam jakąś rudę, przejdę się do niej. Nie wiem żadnego zwierzęcia i na mapie nie ma też żadnego. Szkoda, bo jedzonko, tak jak już mówiłem, mi się kończy. Także idzie powoli noc. Okej, co my mamy tutaj rudę? Koper. Koper, czy mi się przyda koper? Nie, może mi się przyda, ale wykopię go kamiennym pilotem. Piękne tarcia, cieplanki, wakacja. O, jeszcze crafting ma ciekawą teksturkę. No to crafting, to zróbmy sobie tak. Podstawowy kill-off. Chłopie, coś się zrobił! No tak. Tak kill-offa nie zrobimy. Właśnie raczej będę tak, co my tutaj mamy. Okej. Mamy tutaj create astral getting start. Started. I mamy nasz pierwszy achievement. Musimy po prostu stworzyć crafting table lub crafting station. I my musimy nie... O! Ale fajnie, dostałem łóżko za darmo. Świetnie, będziemy mogli przyjść spać.
Oświetlę sobie tutaj. Czemu nie? MS Crafting Station. Może nie zbierajmy na razie tych materiałów. Zajmijmy się achievementami. Tutaj do góry muszę się chyba wspiąć. Ja wejdę na powierzchnię, bo widzę już tam jakieś zwierzątka. Na mapce tutaj są jakieś zwierzątka. I jak się do nich wespnę, to po prostu do was wrócę. Okej, wróciłem. No, wróciłem w sumie na powierzchnię. Sprawdźmy, co te zwierzątka, co te zwierzątka sobie latają i... chyba tu nic nie było. O, ptaszki, ciekawie. Kanarka jakiegoś i drzewa. Świetnie, przydadzą się o jakieś góry, nawet tam śnieżne. Pszczółka, dobra. Bierzmy trochę tego drewna. Liście się ruszają, ciekawe. Rzadko gram na shaderach. Troszkę pszczółek, jak widzicie, jeszcze jakiś creeper jest nawet na mapce. Dobra, spójrzmy ten crafting station. Pięknie. My moglibyśmy się na chwilkę tutaj zatrzymać. Niestety na samej górze. O! Tam coś jest. Tam też coś jest. Trzeba tam się wybrać. Tam widzę. Flywheel. O! Hitbox jakiś. Tam jest coś z Create'a. Tam coś się dymi. Musimy się tam koniecznie wybrać. Będzie łatwiej. Dobra. Stworzyliśmy już te rzeczy. Mamy tak wszystko. Zrobiliśmy też paterny. Dostaliśmy materials and you. O, to jest motyl. O, fajnie. Z jakiego to jest moda? Halo, chodź tu. Naturalist. Super. O, i tam też roślinki. Tam dalej mam zrobić part builder. Potrzebujemy tak. Dwa planki i dwa paterny. Stwórzmy sobie od razu rzeczy, to ja stworzę sobie je poza nagraniem, żeby odhaczyć te achievementy i mieć już jakiś pierwszy kill-off normalny. I jest pięknie, mamy kill-off. Daliśmy sałatkę i linkę z gadgetery i encyklopedia z Kinkering. Tych książek nie znam akurat. Chyba będę musiał poznać, to będę musiał coś zjeść. Ja muszę zebrać bardzo dużo ród. Także tutaj inne troszkę rudy. Piecyk stworzyć. Także piecyk sobie jeszcze stwórzmy, bo mi stać. Oczywiście tak się pieca nie robi. Panie, tak się nie robi! Dlaczego nie? Stwórzmy sobie piec. Potrzebuję 3 rudy. Tego się nie spodziewałem. No w sumie mamy tutaj jakąś kopalnię, więc... O, i chyba jest miedź. Zrobię tak troszkę kopru. No, ciekawy modpack, ciekawie się zapowiada. Szczególnie, że to nie jest jedyna zakładka. Może być troszeczkę dłuższy niż się wydaje. O, i tam jeszcze mamy marcheweczki. No nie chcę sobie na początek zaśmiecać ekwipunku. O, i mamy tutaj lava pool. Barany, także ubijmy sobie je dla jedzenia. O, jest! Widzieliście to? Patrzcie, jak tu się ciekawie bije. Chodzę normalnie, co jeśli zaatakuje? Wow! Widzieliście tylko to? Baranie. Aś to! Wow, ale tu są animacje świetne. O, ciekawa wieprzowinka. Nie wieprzowinka, co ja mówię? Baranina. Świetnie, mamy też krowy. Coś tu. O, będzie ciężkie bicie. Strasznie ciężkie. Ale mamy krowy, więc będziemy mieć skórę, więc... odblokujemy sobie tamto osiągnięcie i przy okazji zbierzemy sobie drewna. Nie drewna, tylko mięsa. Okej, co my tutaj mamy? Mamy tutaj tak, cogwheel. O, ciekawa teksturka. Mogę to... A. Jeszcze sobie cogwheel. Więcej cogwheeli. Przydadzą się na pewno. Tu gdzieś jeszcze widziałem. O, jest flywheel. Świetnie. I tam jest jeszcze gearbox. Także świetnie. I mamy tu jeszcze troszkę andezitu, ale niestety jest beznadziejny w tej formie.
bo ja potrzebuję andezit w takiej formie. Tego troszeczkę potrzebował do maszyn właśnie. O, jeszcze jedna ten. Flywheel. Flywheel można wykorzystać do silnika, który jest napędzany poprzez energię palania rzeczy w piecu. Oho, idą moby z jakąś dziwną animacją. Nie, ja dziękuję. Nie będę się bił z taką mechaniką. Co to aparan? Szybko. O, mam nadzieję, że to nie będzie sypkiego śniegu. Patrzę u góry na wajle, żeby nie było. Co to jest? Ciekawe. Okej, mamy tu jakiś domek, tutaj pali się ognisko fajnie. Baranie, ale żyjesz? O, żyjesz. Kurczaki. To jest w ogóle. Ale ciekawie. Dobra. Jest wejście. Dzień dobry, panie kurczaczku. What are you doing? Hmm? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. Ja chyba sobie po prostu tutaj. O! Chyba sobie tutaj po prostu na chwilę przysiądziemy. O, coś na piwo widzę. Składam niepotrzebne rzeczy. Mam tyle. Ciasto, jakieś jajko. Odłożę sobie te rzeczy po prostu. I zostaniemy sobie na chwilkę. Ponieważ. O! Jakieś trzeba miejsce mieć. Dużo miejsca. Teczka jakieś. Tunik, fajnie. Chatka, o, więcej rzeczy. Przyda się to wszystko. Jakieś zamkiem jest. O, mam troszkę cobblestone'a. Jakieś paterny. Copper pickaxe, fajnie. Jakiegoś ciasta. Tinker Station. Super. Cieszę się. To jest wszystko? Tak. A nie, jeszcze jedno tutaj. Hej, czyli taki domek wielofunkcyjny. Postawię sobie w tym wielofunkcyjnym domku jakieś funkcje. Paty crafting station. Albo gas station, part builder. A i zostawiłem na dole paterny, a przydadzą się, bo nie jest głupi pomysł, żeby stworzyć sobie kamienną siekierę. Mamy kamienną siekierkę. Świetnie. Dobra. Tworzymy sobie piecyk. Strasznie drogi. Ale jest nasz piecyk. Postawmy tylko do łóżka, żeby było cieplutko. O, dostaliśmy kanapkę i dużo węgla. Fajnie, mam już cały stack. To zjedzmy sobie tą kanapkę, bo już zacznę się robić głodny. Dobra, troszkę tu ciasno niestety. Zniszczę sobie na razie tackę do krojenia i postawię obok. My mamy dalej osiągnięcia. Do zrobienia złota zbroja, potem koper, czyli miedź. Koper utrzyma nas, dopóki nie odkryjemy żelaza, jak wytwarzać żelazo. I te rzeczy pomocne, które mamy dzięki koperowi. Skrzynka na przykład, że tu jakaś zbrojka. Za to dostaliśmy lunetę i toolbox na rzeczy. A tutaj mamy stworzyć całą zbrojkę z kopru. Do tego kopra znowu musimy pójść. Ja już go zacznę tutaj przepalać. Stawię sobie te rzeczy. A i nie włożyłem tego. I już mamy koper. Pięknie. Koprum bokum. Dobra. Zadłożę tutaj te rzeczy. Pójdę po więcej kopru. Tylko zostawię sobie coś do jedzonka. Czy ja coś jeszcze do jedzenia mam? Nie, muszę palić. Panie miedziu, ja wolę mieć przepalone jedzenko. Mieć. Także wezmę troszkę jedzenia i pójdę po więcej miedzi. I tutaj w questach dostajemy informację, że wraz z naszym postępem będziemy tworzyć fabryki, które będą produkować coraz więcej i więcej materiałów. Dlatego musimy jakieś magazyny stworzyć, na przykład beczkę, albo jakieś tutaj storage buffer, czyli bufor po prostu na przedmioty, ale mamy tutaj jeszcze coś takiego jak storage unit, który będzie mogło podtrzymać z takich przedmiotów. To nie jest mało, to jest wręcz dużo.
I to też sobie na pewno zrobimy, ale już idę po tą miedź, bo przepaliło mi się jedzonko. Tylko gdzie ja ją znajdę? Dobra, znalazłem tutaj troszkę miedzi. Tyle ta... O! Co? Co? Au, on nie ma łuku, co ty masz? Ma jakąś spruwę! Boże, czy ty to widzisz? Tak się nie robi, halo! Nieważne, znalazłem troszkę miedzi i troszkę żelaza, ale nie wiem co miał mówić ten quest. Żelazo normalnie można przetopić. Ja go troszkę wykopię, bo to jest surowców się przyda. Okej. Okay. On ma jakąś spluwę normalnie. Halo! Proszę pana, oj, o, wyrzucił jeszcze. Dobry człowiek, co to jest? Copper Bullet. No pistolecik na miedziane... Ten też. Czemu pan strzela miedzianymi jakimiś pociskami? A o, pięknie. Biegnijmy więc po nasz grób. Jeszcze się ciemno robi, świetnie. Szybko odzyskujemy. I pokonujemy pana. Ugh. Nie, jeszcze drugi. O, ile ich tam jest? O nie. O nie. Tam jest... No co najmniej cztery szkielety. Z jakimiś pociskami. O, dobra. Pasowałoby to oświetlić, albo przynajmniej przygotować coś. Bardziej... Coś lepszego na pewno do... Oj. Na głowa. Pięknie. Lepszego do obrony. Przejdźmy do jakiejś innej kopalni, może troszkę mniejszej. Też nie jest głupi pomysł. Ale opuśćcie mnie! O! Jak to? O! Dobra. Dobra, przyniosłem troszkę miedzi. Ale... No jest miedź, także będziemy mogli powoli tworzyć kolejne achievementy. My tam mamy. Mamy skóry. Tworzyć to ze skóry i miedzi, ale ja tyle skóry chyba nie mam. Bardziej będzie się opłacało tworzyć miedziane przedmioty. No tutaj tylko takie średnie rzeczy. Także miedzi na razie mam 7, więc tworzę tylko spodnie. Ale to jest zawsze coś. Dalej mamy stworzyć copper chest, który stworzymy ze skrzynki i 8 sztuk poprótku. On się troszeczkę będzie się przepalał. Także ja tutaj chwilę poczekam. I skrzynka właśnie będzie gotowa. Proszę państwa, copper chest. Halo. Czego nie widziałem, oznaczyło achievementa? O, teraz dopiero. Ona ma troszkę więcej miejsca niż normalna. I uzyskajmy sobie drugą taką. I ma teraz bardzo dużo miejsca. Dalej mamy do stworzenia takiego, to jest deski, beczka i papier. Papieru jeszcze nie mam. Chyba za chwilę mogę mieć. Nie jest głupi pomysł, żeby wybrać się na jakąś króciutką wyprawę. Myślę, że tutaj moglibyśmy. Także wyruszmy. To jest na tamtą stronę dokładnie. Proszę państwa, znalazłem węża. Czy pan nie widziałby mnie? Au! Tak! A. Ale już jestem bardzo blisko węża. Chyba jestem już w ogóle. Gdzie miałem być? Czy mamy jakieś... I tutaj nie ma nic oprócz piasku, który na pewno mi się przyda, ale widziałem jeszcze po drodze domek. Ile tego piasku będę potrzebować? Tutaj nie, tylko chyba do tego. 6. Mam 5, czyli 6. Gdzieś tam jeszcze po drodze widziałem jakiś domek. Sprawdźmy.